Dobra, czyli przed nami kolejny dzień. Czy ogarniemy tutaj tak te uprawy? Musimy, tak, będziemy musieli generować bardzo duże ilości energii, żeby uruchomić tą lampę słoneczną. Czyli mamy 3, ok, czyli to w teorii powinno już generować energię. Zróbmy tutaj dedykowane miejsce do drewna. Takie niewielkie, po prostu wyższy priorytet. I trzymamy tu tylko drewno. O, to mi się bardzo podoba, że dodali tutaj ikonki. Dużo bardziej czytelne dzięki temu. Nowe DLC? Tak, nowe DLC. Otwórz starożytne niebezpieczeństwo, ale zbuduj to z popkami. Nie. Potem to otworzymy. Ja chcę unikać takich gamey, że tak powiem, taktyk. Nie, potem organicznie to zbudujemy. Dobra, czyli tego jest dużo więcej, doskonale. Ale będziemy potrzebowali odrobinę więcej energii, tak więc turbina wiatrowa. Dajmy ją tutaj. Okej, mamy troszkę tych kabli, czyli spoko. Przywróćmy to tak, jak było. Być może postawimy też jeszcze jedną, tak żeby były też lampy i grzejniki w pomieszczeniach w sumie. Na pewno potrzebujemy lampy tutaj, bo będziemy uczyć Witkowskiego. Ale dobra, po kolei. Najpierw priorytet to jedzenie. Czyli generujemy w tej chwili 3000, czyli gdybym teoretycznie wyłączył w tej chwili... ten grzejnik, to powinna się uruchomić lampa słoneczna. Nie? Okej, dlaczego to nie działa? Potrzebna energia 2900, mamy 3000. Okej, automatycznie jest wyłączone. Dobra, możemy chyba zacząć obsadzać, tak, tu pole. I zobaczymy, być może nawet nie potrzebujemy tego grzejnika, być może te piece generują wystarczająco dużo ciepła. Okej, dobra, pole uprawne. Czy potrzebuję aż takiego dużego na początek? Chyba tak. Co będziemy tu uprawiać? Ziemniaki nie są dobrą opcją, bo nie korzystają za bardzo z faktu, że mamy tutaj żyzną glebę. To jest żyzna gleba, nie? Tak, bogata żyzna gleba. Dobra, na początek weźmy... ryż czy kukurydza? Ryż rośnie szybciej, ale więcej roboty. Kukurydza rośnie dłużej, ale bardziej kaloryczna i mniej roboty. Weźmy kukurydzę. Okej, inaczej, weźmy to i to. Podzielmy to pole na dwa. Czyli na tym polu kukurydza. A tu damy ryż. Tak, żeby mieć to i to. Żeby było troszkę elastyczności. Ale też, żebyśmy nie byli uzależnieni tylko od jednego plonu, który długo będzie rósł. Ok. Dobra, czyli Setion powinien zacząć tu te uprawy. Okej, dobra, zaczynają. Ozdoba też pomaga doskonale. Jak temperatura? 18 stopni, okej. Czyli to się samo powinno włączyć, bo jest wyłączone okres... O, jest! Jest! Mamy naszą, tak, szklarnię tutaj, nie ze szkła. Doskonale. O, Witkowski tutaj sobie też rysuje jakieś rzeczy. Świetnie. Wciąż dużo budowania tutaj przed nami, ale dobrze, wszystko postępuje. I co najważniejsze, będzie nam rosło jedzenie, bo tych posiłków będzie oczywiście bywało. Jak już wsadziłem tyle roboty w tą farmę, to niech i ma rozmiar dokładnie pod zasięg tej lampy? Ma prawie pod jej zasięg. Dobra. Okej, czyli dla naszych kosmicznych troli
rolnictwo to jest troszkę egzotyczna rzecz, tylko w teorii to studiowali z jakichś tam nośników danych, ale nigdy na swej planecie tego nie robili. Okej, pocą się. A tak, tu jest troszkę zbyt ciepło. Jaka tu jest temperatura? O kurde, 28 stopni. A, to może być problem. A, tak, okej, te pie... Wow. Okej, te trzy piece naprawdę generują masę ciepła. Jaka jest, żebyśmy nie ugotowali roślin, jaka jest maksymalna temperatura? 58, a ryż? 58, okej. Wow, nie podoba się tu naszym trollom, nienawidzą ciepła. A tu jest 29 stopni i rośnie. Okej, ale dobrze, dobra, czyli to wystarcza. O, mamy też to, doskonale. Wstawmy też lampy tutaj. Tylko to będzie zżerało troszkę więcej prądu. Ile to generuje? 579. A, jest blokowane. Przez to drzewo. Już nie pamiętam, czy automatycznie będą wycinać drzewa? Aha, tu też są drzewa. Czy muszę tu wylać beton, czy coś? Okej. O, to generuje dość dużo energii, a chyba aż tak mocno nie wieje w tej chwili wiatr. I jest przyblokowane częściowo. Czyli powinno być nawet lepiej. Okej. Na preferowane składowisko idzie drewno, doskonale. 1600. Okej, jest całkiem... A, okej. Jest AutoCAD. Tak, okej, dobra, jest opcja. Jest taka opcja, doskonale. Allow all. Świetnie. Okej, automatycznie będą to wycinać. Dobra, okej, teraz możemy skupić się na... Tak, na poprawie tutaj komfortu życia naszej rodziny. Podstawy ogarnięte, rośliny rosną. Okej, dobra, pierwszy atak wściekłego zwierzęcia. Szczęśliwie to nie jest niedźwiedź polarny, ani lis arktyczny, tylko... zając. Okej, przygotujmy się. Gdzie jest Witkowski? O! Okej, to... A. Okej, on atakuje Witkowskiego, cholera. Okej, młody będzie musiał sam sobie poradzić. To jest tylko zając, ale... No, zobaczymy. Czy to jest biały zając Monty Pythona? Się okaże. Okej, nie ma broni, ale ma pasję do walki wręcz. Czy uciekać? Zbliżmy się do rodziców, tak na wszelki wypadek. A kurde, użarł go. W głowę! A kurde, to jest z Monty Pythona. Musiał podskoczyć dość wysoko, żeby go w głowę ukąsać. Zaatakujmy wręcz, żeby tutaj nie trafić go przypadkiem. Okej, dobra. Matias tutaj toporem na strzał po prostu go zmasakrował. Niewiele zostało z niego. Świetnie. Okej, trzeba opatrzyć te rany. Setion jest naszym medykiem. Powinien się tym zająć za chwilę. Okej. Dobra. Kolejne rzeczy. Lampa w tym pomieszczeniu. To jest nasze główne pomieszczenie, główny magazyn. Tu będziemy dość dużo rzeczy rozmaitych robić. Ale potrzebujemy... Tak, takiego społecznego pomieszczenia jakby. Okej, co robisz, Witkowski? Idziesz do łóżka. Okej, Setion, opatrz jego rany. Czy używać tutaj leków? Mamy... 30 doskonałej jakości leków, które są cenne jak cholera. A, to jest opatrzone. Zobacz, jest opatrzone? Jest zabandażowane. Okej, dobra. Witkowski, wracaj do zdrowia. Oby nie było infekcji, bo to byłoby bardzo niebezpieczne. Nasze trole mają przyspieszoną regenerację, przypominam, czyli to powinno pomóc przyspieszyć ten proces.
Tak, ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejny dzień dobiega końca. Zaplanujmy to pomieszczenie rekreacyjne. Gdzie by to dać? Ok, to. Aha, wygląda tak. Tutaj na tyłach jest chyba idealne miejsce. Tylko dużo kamieni, to będzie troszkę upierdliwe, ale tu mamy dużo drzew z kolei. Dajmy to pomieszczenie tutaj. Drewna i tak będziemy potrzebować absurdalne ilości cały czas na opalanie tych pieców, czyli... Dajmy tutaj częściowo na tym śniegu może. Czyli to będzie szkoła, to będzie jadalnia, to będzie tak, jakieś pomieszczenie na relaks. Kilka tego typu zadań będzie ono spełniało. Czemu tu wszystkich roślin się pozbądźmy. Teraz fajnie widać bandaże? Tak, faktycznie, wcześniej tego nie było. Też widać bioniczne oczy. A, ciekawe. Tak, ja grałem to ponad rok temu ostatnio i troszkę się zmieniło. A, już się wyleczył! Wow, bardzo szybka regeneracja. Ale też to nie była poważna rana, powiedzmy sobie szczerze. Czyli był pierwszy atak wściekłego zwierzęcia, który zawsze następuje. Kolejne wydarzenie to będzie najazd wrogów. Okej, to się automatycznie wyłącza, tak? Bo rośliny nie potrzebują słońca cały czas. Musi być symulowany cykl dnia i nocy, czyli to ma sens. Właśnie śledźmy tu temperaturę. 34 stopnie, a na zewnątrz 8. Bez grzejnika. To jest dobry znak. Ale będziemy potrzebowali nowszych technologii. Panele słoneczne na pewno, które moglibyśmy tutaj postawić. One nie kolidują z działaniem turbiny wiatrowej. I baterie. Baterie, baterie przede wszystkim. Stół do oprawiania zwierząt? Tak. Wszystkich tych rzeczy potrzebujemy. To jest masa rzeczy, których potrzebujemy. Masz w cechach rasy szybka regeneracja i szybkie tamowanie krwawienia. Tak, wiem. Okej, okay, Witkowski się budzi. Zjada kolejny posiłek. Dobra, tych posiłków ubywa. Okej, okay, znowu sobie rysuję. Czyli dobrze jest jego edukacją. Właśnie pytanie, czy wymagana jest tablica. Tak czy inaczej przeniesiemy to tutaj. W kącie będzie tak, taki kącik do edukacji. Niewielka szkółka. I też jakąś rozrywkę naszym trollom zapewnimy. Kolejny dzień. Okej, z morale jest całkiem nieźle. Witkowski ma doskonały nastrój. Brzydkie otoczenie, spał w zimnie. Brzydka sypialnia, tak. Tak, mamy wciąż te negatywne rzeczy. 24 stopnie tutaj o poranku. Okej, okay. Tylko przypominam, że mamy lato. O, ale tutaj minus 2 na zewnątrz, a tu 23. To jest dobry znak. Tylko tak, ja włączę ten grzejnik, ponieważ on i tak nie będzie aktywny. Włączmy go, ale nastawmy temperaturę, powiedzmy, 15 stopni. Czyli on się włączy tylko, jeżeli temperatura spadnie. To będzie taki zawór bezpieczeństwa po prostu. Gdyby naprawdę się zrobiło zimno, to wtedy on się odpali i rośliny powinny przetrwać. Jak tam ten ryż rośnie? 22%, okej. Okay. Czyli jak zbudujemy to, kolejna rzecz to będzie jakieś pomieszczenie, magazyn na żywność, stół do obrabiania zwierząt upolowanych, powiedzmy. Czegoś takiego będziemy potrzebowali. Okej, okay, szybko idzie, doskonale, to mi się podoba. Czyli tak, tu też chcemy energię. Pomieszczeniu. To chyba wystarczy. Ok, zróbmy to i za chwilę to ogarniemy. Podłogę drewnianą chyba, bo... O kurde, stal nam się kończy. Stal na wykończeniu. Ale mamy tutaj dużo do wydobycia. Ok, powiedzmy to.
właściwie nie powinno być problemu. Okej, okay, podłoga. Dajmy drewnianą. I teraz tak, przenieśmy... Okej, okay, dajmy tu tablicę. I przenieśmy... To tutaj. Przenieśmy te krzesła. I jak to zrobimy, to... Tak, zrobimy tu też jadalnię, damy jakiś inny stół i coś do rozrywki. To będzie takie wielozadaniowe pomieszczenie. I lampę oczywiście. Okej. Okay. A, dobra, szybki progres, bo zawsze mieliśmy te plemienne starty i... Tam to szło naprawdę czasami wolno. Czyli dla odmiany zaczynamy tutaj z troszkę lepszą technologią. Potrzebujemy obrony, więcej rekreacji, tak. Źródło pożywienia, tak, nie mamy. Baterie, tak. Tak, wszystkiego tego potrzebujemy. Okej, okay, baterie. A, właśnie, baterie. Okej, okay, musimy zacząć. Nasz dziadek Setion musi przypomnieć sobie wiedzę, którą kiedyś nabył. I ogarnąć te baterie. Usuń te drzwi od razu na pole. Za dużo ciepła wylatuje przez nie. A te? Tak, bo tu jest bufor bezpieczeństwa, nie? Jeżeli spojrzymy na temperaturę, na zewnątrz mamy 0 w tej chwili. Tutaj mamy 22, ale tu mamy 6. Czyli to troszkę służy jako tak, taki bufor. W sumie tak. Zgodzę się z tym. Tylko czy to nie zniszczy naszych... Ja chyba nie, chyba nie mogę tego zrobić, to chyba zabiję nasze uprawy. W momencie, kiedy będą drzwi zdemontowane. O ile się nie mylę. Ale tak, to ma sens, to ma sens. Okej, zróbmy tak. Zróbmy na razie tak, zdemontuję drzwi i potem przestawimy ścianę po prostu. Tak, ale tędy jest lepiej. Troszkę wolniej będzie, ale lepiej, mniejsze straty ciepła powinny być. Okej, okay, pracujemy też nad tym. Tak, dużo roboty. Matias ma masę roboty w tej chwili. Z niczego tutaj budujemy, stawiamy budynki i tak dalej, i tak dalej. Ale... Tak, okej. Okay, coraz silny ekspert, jeżeli chodzi o budowanie w tej chwili. Czyli spoko. O, szybko, o kurde, szybko mu poszło. Doskonale. Czemu nie działa? Aha, bo tu nie ma przewodu kawałka. O, jest! Okej, okay, świetnie, mamy nowe pomieszczenie, całkiem ładne chyba. Właśnie zobaczmy, na ile ładne. Aha, to nie to, tylko... Okej, okay, sala szkolna. Kiepsko, ale nie jest fatalnie. Zobaczmy, jak wyglądają sypialnie w tej chwili. Okej, okay, okropna, jeżeli chodzi o poziom. Tak, nie imponuje, biedna. Raczej ciasna i brzydka. A, dobra. Będziemy musieli potem to ogarnąć, ale na razie to oczywiście nie jest priorytet. Teraz tak. Żeby troszkę poprawić tą morale niskim kosztem. Zresztą tu, okej, tu kilka rzeczy będziemy musieli wstawić. Gdzie jest stół do badań? A, tu. Tak, dajmy tutaj także stół do badań. Dajmy go w ten sposób, powiedzmy. Zła temperatura? Kara do badań? Kurde, poważnie będziemy mieli karę? A, będę musiał wszędzie grzejniki postawić. Czyli zapotrzebowanie na energię w tej serii będzie wciąż duże. Okej, okay, ale poza tym tutaj też chcemy niewielką jadalnię. Czyli dajmy tu, powiedzmy... Taki stół? I krzesło. A, i krzesło tutaj. Na razie tylko prymitywne taborety. Okej, okay, więcej drewna będziemy potrzebować. Dajmy zlecenie od razu. Pójdźmy stąd. Wetnijmy drewno.
eksplodujmy to i wtedy usunę to. Okej, mamy tutaj też troszkę jagód. Okej, możemy zebrać troszkę roślin, które sobie tutaj dziko rosną. Dajmy zlecenie. I zbierzmy też lecznicze zioła, które są w okolicy. Okej, czyli tu nie ma dużo klikania, bo wszystko co rośnie, rośnie w obrębie tej lodowej oazy. I dużo chyba tego nie ma. Okej, czyli technicznie mogą tu trwać lekcje w tej chwili. To chyba automatycznie się robi. I dobra, możemy też prowadzić badania naukowe. Teraz tak. Setion, na razie skup się na tym, żeby szybko opracować baterię. Czyli wyłączmy mu wszystko. I chcemy baterię jak najszybciej. Panele słoneczne też by się przydały, ale baterie przede wszystkim. Stal nam się kończy praktycznie, czyli... Okej, Matias będzie zadowolony, ponieważ to jest jego pasja. Niech wydobędzie tą stal. Dobra, Setion rozpoczyna badania. Troszkę potrwa, ale dobrze, mamy dobry progres. Temperatura w normie w naszej szklarni. Okej, dobra, to jest dobrze zrobione. Rozpoczynamy wydobycie. O, kurde, zawsze jestem nieprzygotowany. Nie mam pomysłu. Jak się powinna nazywać nasza frakcja i osada? Cieszę się, że nie gram mechami, bo one ciągną tego prądu aż za dużo i generują toksyczne odpady. A. Fajnie by było, gdyby rola pierwszego trolla była dziedziczna. Nie wiem, zobaczymy. Okej, tu się kompletnie osobę nazwy. Może będzie jakieś... Lodowe przymierze, może być. Może być. Piciakus, dzięki za przedłużenie słowa, 13 miesiąc. Wielkie dzięki. Dobra, lodowe przymierze może być. To mi się podoba, czyli... Okej, które to jest nazwa osady? To jest nazwa frakcji. A nazwa osady? Lodowa oaza. W sumie lodowa oaza po prostu. Tak, dobrze opisuje. Tak, tak, dobrze opisuje to nasze miejsce. Może być. Okej, dobra. Przymierze lodu, lodowa osada. Dużo lodu. Lody wszędzie. Tak, to jest taki temat tej naszej rozgrywki. Dobra, czyli sytuacja ogarnięta. Rośnie nam jedzenie. Prowadzimy badania naukowe, nasi ludzie w tej chwili mogą jeść tutaj. I właśnie tu mamy kolejną rzecz. Zebraliśmy te jagody i nasze trolle mogą jeść surowe jedzenie, bez problemu. Ale podejrzewam, że im się to nie spodoba. Zobaczmy, pojawi się kara chyba. Nie? Okej, to jest dobre, bo... Okej, nie pojawiła się kara, to jest dobre. Teraz tak, największa kara do nastrojów, z tego co widzę, to jest brak rekreacji. Tak, musimy coś z tym zrobić. Brak rekreacji. Przebudzony beton, jesteś na liście subów? Okej, sprawdzę, ale... Chyba nie, to musiałem cię... A nie, chwila. Już go wpisałem. Tak, jesteś. Byłeś na liście subów. Dobra, czy wciśniemy tutaj jakąś rozrywkę naszym trollom? Rekreacja. Okej, na zewnątrz
Dobra, ustawmy to. Można rzucać tu podkowami. Tak, z tym nie powinno być problemu. Dajmy to, powiedzmy... A niech stoi sobie tutaj przy wejściu, czemu nie? Wiecie co? Też... Okej, okay, tej stali będziemy mieli dużo i to jest dość tanie. Wylejmy tutaj te betonowe ścieżki. To przyspieszy też, tak, poprawi też poruszanie się, czyli wydaje mi się, że warto coś takiego zrobić. Może nawet, okej, okay, może nawet lepszą wersję. To zajmie chwilę. Płyty betonowe. Okej. Okay. Okej, okay, ja teraz nie będę, sorry subowie, nie, ja nie będę teraz przerywał, żeby sprawdzać, czy ktoś jest na liście. Sorry. O! Okej, okay, zobaczmy. Mamy wydarzenie. Służąca imieniem syna Denos rozbiła się, jej transportowiec rozbił się w pobliżu. Jeżeli przetrwała upadek, to będzie ciężko ranna. Należy do Czarnego Imperium. Właśnie pytanie, czy to jest to imperium, które stworzyło naszą rasę. Jeżeli ją ocalimy, może do nas dołączyć. To jest na mapie, nie? A nie, tu jest. Moglibyśmy ją zjeść teoretycznie też. Jesteśmy kanibalami. O, jest Neandertalczykiem. O, jest dosłownie Neandertalczykiem. O kurde, też ma masę cech z tego co widzę. Powoli biega, odporność na zimno, agresywny, atak, zredukowany ból. O, to jest kobieta Neandertalczyk, dosłownie. Tak, te wszystkie cechy tu tak odzwierciedlają to. Czy ją ratujemy? Czarne Imperium. Bo na razie nie mamy wiedzy na temat tego świata. A, jest. Czarne Imperium. Bo to jest chyba lokalne Imperium. Wydaje mi się, że to nie jest to Imperium, które panuje nad całą galaktyką. Okej, okay, uratujemy ją. Będzie dość tempa chyba, bo jest Neandertalczykiem dosłownie. Ale dobra, spróbujmy ją uratować. Dobra, Witkowski, na razie udostępnisz łóżko. I Setion, jesteś naszym lekarzem. Uratuję. Okej, jak tam jedzenie? 19. To nie jest dobre. Sorry, na chwilę. Okej, co się stało z nią? Ej, gdzie on? A, jest niesiona, okej. Okay. Krwawi cały czas. Setion zajmie się nią. Właśnie, okej, okay, on nie używa leków? Jak to działa? Czy miał przy sobie leki? O kurde. Nie wiem, okej, okay, uratujemy ją, ale ledwo co. A, nie jest włączone używanie leków. Okej, okay, dobra, trzymajmy leki dla naszych. Tak, wielki pratrol tutaj też ma na względzie więzy rodzinne. Czyli przede wszystkim chcemy, żeby to nasi przetrwali. Jacyś obcy, to nie będzie dla nas priorytet. Ok, Witkowski nie ma gdzie spać. Dajmy mu tymczasowe posłanie tu, powiedzmy. Okej, okay. Setion opatruje te rany.
Zdobywa też cenne doświadczenie jako medyk. Okej, okay. Kolejny dzień dobiega końca, dobra. Kolejne wydarzenia. Czy ona została całkowicie opatrzona? Zobaczmy. Tak. Wow, ciekawe ile jest tych ras tutaj teoretycznie, które możemy napotkać. I pytanie, czy gra je też generuje, powiedzmy, przed każdą rozgrywką. Wow, to jest... Wow, możliwości są ciekawe, bo w Dwarf Fortress na przykład to był plus, że jakieś dziwne istoty się generują proceduralnie. No, Rimworld ma teraz tą samą mechanikę. Mało jedzenia. Tak, okej, 17 zostało. Ruszymy na polowanie za chwilę. Czyli jak tylko zbudujemy ten chodnik, to zbudujemy pomieszczenie na jedzenie. Rzeźnię jakąś i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna rzecz do zrobienia. Okej, chodniczek prawie gotowy. Dokończ to, Matias. Wciąż masz tutaj troszkę stali do wydobycia, ale na to powinno wystarczyć. Zajmujemy się naszym gościem, spoko. Okej, okay, zbudujmy to pomieszczenie i tak, ruszymy polować na niedźwiedzia za chwilę, co będzie niebezpieczne. Ale tak, musimy tego dokonać, bo inaczej on może nas znienacka zaatakować. Czyli tak, wykorzystajmy tą ścianę i dostawmy tutaj niewielkie pomieszczenie. Powiedzmy coś takiego. I to będzie... Tak, dajmy tutaj stanowisko do... stanowisko rzeźnicze. I to chyba wszystko. Na razie możemy jeść nawet surowe mięso. Tylko ono i tak się zepsuje, bo... Okej, będziemy mieli karę z tego powodu, że jest zimno. Czy Setion ma karę w tej chwili? W tym pomieszczeniu jest 0 stopni. Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić, czy on ma karę, czy nie? Okej, powinno być chyba gdzieś tu. Okej, ciężko to znaleźć, ale podejrzewam, że on ma kary. Że ma kary do nauczania. A, kolejny poziom intelektu. Mamy troszkę rozrywki, czyli rzucamy sobie tymi podkowami, dobra. Na razie to tyle. Potem dorobimy troszkę więcej tych rozrywek. Tylko 13 posiłków zostało. Musimy szybko to ogarnąć. Dajmy tutaj także lampę. O, infekcja u niej. Okej. Nie wiem, czy przetrwa. Czy używamy cennych leków? Raz możemy... Okej, raz możemy użyć. Dawaj tu Setion. To powinno być... Tak, to było doskonałe jakości leczenie, czyli powinna nabrać odporności. Też jako Neandertalczyk, ona ma chyba bonusy do tego, jeśli się nie mylę. Zabij, bo mięso się zakazi. A tak, ma wysoką odporność. Silny system odpornościowy, czyli to pomoże. Powinny pomóc. Okej, za chwilę ruszamy na polowanie. Pierwsze polowanie. A, tu jeszcze stołek potrzebny jest. Tak, będę musiał to sprawdzić, ale obawiam się, że mamy kary do pracy w zimnie, czyli... tak czy inaczej musimy... Tak, będziemy musieli stawiać grzejniki wszędzie. Okej, dlaczego nie dokończył tego pomieszczenia? Tu nie ma dachu. A, dlaczego nie stawia dachu? A, bo brakuje nam stali tutaj na ten ostatni kawałek muru, okej. Okay.
Okej, okay, dobra, polowanie. Hmm. Pytanie, czy Witkowski może walczyć? Chyba... O! Dobry progres, jeżeli chodzi o edukację. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Nie mam pojęcia, jak to działa. O! Nowy... Okej, okay. Witkowski chce uczyć się w inny sposób obserwować chmury. Czyli położyć się na ziemi i obserwować chmury. I oczywiście... A okej, okay, czyli to się zmienia. Czyli to nie jest tylko to. W tej chwili ma fazę, że obserwuje chmury i niebo i rysuje na ziemi. Okej. Okay. Gdzie jest niedźwiedź? Powinno być z niego dużo mięsa, a także futra. Co będzie, powinno być użyteczne. Czyli plan jest taki, żeby strzelać do niego z dużej odległości i tylko jeżeli by wpadł w szał i zaatakował. Okej, tu już mamy zasięg, dobra. Trzymajmy się więc dość daleko. Czyli walka wręcz to ostateczność. Dobra, ozdoba. Zacznij strzelać. O kurde, od razu wpadł w szał. Okej, to nie jest dobre. Liczyłem na to, że będziemy mogli go spokojnie ostrzelać dość mocno. Dzieciak na przynętę. Nhi, dzięki za kolejną donację. Ciekawe byłoby też stworzenie krasnoludów z brodami dla obu płci. Dobry początek serii, tak trzymaj. Wiesz co, ja myślałem nad tym. Ja myślałem nad tym, czy... Tak, żeby zrobić Dwarf Fortress, bo bardzo łatwo można tu zrobić krasnoludy, powiedzmy, i inne rasy. Ale tak, stwierdziłem, że coś ciekawszego jednak... byłoby wskazane. Dobra, to jest dość niebezpieczna sytuacja, moi drodzy. Ta niedźwiedzica polarna jest bardzo potężna. Trafiliśmy ją dwa razy. O, w oko nawet. Ale szarżuje i... Okej, okay, to nie jest dobre. Będzie walka wręcz. Okej, okay, Setian oberwał dość paskudnie. Wykrwawi się za 19 godzin. Okej, okay, to nie jest dobre. A, czy stracimy kolonistę na początku? Wycofaj się, Setion. Okej, okay, Matias chyba trafił ją. Kolejne trafienie, dobrze. Wykrwawi się za 6 godzin, ale wciąż jest bardzo niebezpieczne to zwierzę. Matias, dawaj. A, kurde, okej. Okay. Zwierzę powalone. Dobra, możemy je spokojnie dobić. Teraz tak, Setion... Właśnie, kto jest, jeżeli chodzi o lekarzy? Setion sam się opatrz. Włączmy mu self-tending. Ok, czyli paskudnie podrapany tutaj pazurami. Ej, to już jest zabandażowane? Jak to działa? Czy zmienili tą mechanikę? On nie miał czasu, żeby bandażować, nie? Odpoczywa. Ojej, dlaczego automatycznie się od razu zabandażowało? Jak to działa? W poprzednich wersjach inaczej to działało. Dobra, dobijmy zwierzę. To dlatego, że ma ten gen? A, szybkie krzepnięcie tak działa. A faktycznie. A, normalnie by krwawił, a to... A. Aha, okej. Okay. O kurde, right. Okej, jesteśmy atakowani. Kompania rozkładu atakuje. Będzie się przygotowywała jakiś czas do ataku. Ale potem zaatakuje. Okej, okay, to nie jest dobry moment. Zobaczmy, mamy tutaj jednego jegomościa. Okej, okay, zwykły człowiek chyba dla odmiany. Tak, to jest zwykły człowiek. Jakaś 13-letnia dziewczynka z nożem. Okej, okay, chyba nie mam się czego obawiać. Niedźwiedzica zabita, doskonale. Dobra robota, Matias. Porąbał ją toporem. I teraz tak, zróbmy tu niewielkie składowisko na ciała zwierząt polowanych. I tu będzie składowisko na jedzenie.
blisko jadalni, czyli to ma sens. Być może, tak, damy chyba też tutaj drzwi. Przydałaby się lepsza podłoga, ale okej, okay, na razie to wystarczy. Czyli tu trzymamy tylko jedzenie. Wszelkiego rodzaju jedzenie i wyłączamy to tu. Wstawmy od razu tu drzwi. Zwiększmy troszkę to schodowisko. I dajmy tu podłogę. Tak, higiena jakaś musi być. Jesteśmy trollami, ale... tak. Beton po prostu tu nie musi być ładnie. Za mało stali, ale wydobędziemy. Okej. Okay. Dobra, dużo się... Okej, zaczyna się dziać. Zaczyna się dużo dziać. Matias, przynieś od razu... Zatargaj tu tą niedźwiedzicę. Okej, ozdoba je surowe jagody. Pytanie, czy będzie miała karę do... ...stroju. A nie. Okej, set ją się regeneruje. A, to mi się podoba, czyli od razu się... Zasklepiają rany i przestają krwawić. A, to dlatego tak to działa. Okej, gdzie to Naomi? Tam się czai cały czas. Chyba nie mamy się czego obawiać na razie. Okej, niedźwiedzica przytargana. Dajmy tutaj od razu zlecenie automatycznego uboju zwierząt. Czy obrabiania zwierząt. Do forever. Tak, i tyle. Okay. Ta cecha, która eliminuje karę za surowe jedzenie? Tak. Tylko właśnie ja myślałem, że ona tylko redukuje możliwość zatrucia pokarmowego, ale najwyraźniej tak, redukuje też karę. A, czyli to jest plus, nie musimy gotować. Gotowanie by poprawiło nastrój na pewno. Przygotowane posiłki jakieś smaczne. Tak, ale na początku nie musimy tego robić. I gotowanie chyba też poprawia wartość kaloryczną trochę, nie? Czyli tak czy inaczej warto by było, ale nie musimy tego robić. To jest duży plus. Teraz tak, co do gotowania. Ozdoba oczywiście, powinno się tym zająć. I jest tutaj ustawiona dobrze. Okej, dość duży progres jak na pierwszy stream. Tak jak sobie przypomnę, te poprzednie serie plemienne to jakoś tak wolno było. Okej, okay, ona zaatakuje niedługo. Wciąż może być teoretycznie niebezpieczna z tym nożem, czyli chcielibyśmy ją zastrzelić. Okej, okay, atakuje. Czy ona potrzebuje kuracji? Za 2 godziny, czyli Setion musiałby wstać. Okej, okay, Setion, odpoczywaj. Czyli mąż i żona muszą sobie poradzić z tą nastolatką nasłaną przez piratów. Gdzie ona jest? Tu? Nie. A, tu. Okej. Okay. Okej, okay, trole do boju! Czy ona pójdzie tamtędy, czy tędy? Okej, okay, strzelamy. Na razie pudła. Dużo drzew tutaj. A, szybka jest skubana. A, ugodziła Matiasa niestety. Jest krew. Prawe ramię. Zbliż się odrobinę ozdoba, żeby nie trafić męża w plecy. A, dobra, okej. Okay. Jedno uderzenie topora. załatwiło sprawę. No tak, 13-latka kontra kosmiczny troll z toporem wojennym. Prosto w... paskudnie. Prosto w... nerkę. A, prosto w nerkę ją. Czyli jedno rąbnięcie po prostu, wow. O, skubana, patrzcie, kopnęła tutaj troszkę piachu w oczy Matiasowi.
Okej, czy ją ratujemy? Szanse na uratowanie nie są jakoś duże. Ej, chwila, ona nie jest człowiekiem. Jest dżinem? Zobaczmy. Kolejna rasa. Zaprojektowani, aby być inżynierami. Dżinowie? Tak, posiadają naturalną smykałkę do maszyn i są emocjonalnie zimni i spokojni. Są jednak także bardzo drobnej budowy ciała i narażeni na ból. Skupiają się tylko na maszynach. Wow, to jest nowa rasa. Okej, czyli bardzo spokojni, zero emocji. Tacy, nie wiem, wulkani ze Star Treka. Okej, bez włosów, bez zarostu, chude ciała, długie palce. Wow, ciekawe, ciekawe. Czy... Bierzemy? Tylko to będzie... Nie, tutaj... Wydaje mi się, że tutaj neutralne nauczanie naszego pratrola sugeruje, że tak, nie okażemy tutaj litości. Okazaliśmy litość tutaj, ale ona nas zaatakowała, dlatego litości nie okażemy i ją zjemy. Poza tym, nie mówiąc już o tym, że małe szanse, że ją uratujemy. Te szanse nie są duże. Aha, tutaj będzie kolejna kuracja. Zabijemy ją. O, zostawiła troszkę blantów. Okej. Okej, w sumie też w naszej społeczności... Tak, czaszki pokonanych wrogów to jest rzecz. Okej, dobra. Tu, no nie, no, tak, nie jesteśmy hipisami. Ostatnia seria była hipisami. Tym razem nie jesteśmy hipisami. Te nasze trole nie są jakieś złe, ale są brutalne, bo żyją w brutalnych... Tak, żyły w brutalnych okolicznościach. Wyjmij jej czaszkę. Okej, okay, mamy czaszkę. I zatknijmy tą czaszkę. Gdzieś tutaj, żeby tak nasi wrogowie... Żeby to było ostrzeżenie. Okej. Okay. Powinno być na obrzeżu naszej osady chyba. Dobra, na razie, okej, okay, dajmy tą czaszkę gdzieś tu. Właśnie teraz pytanie, bo tutaj... Czy ją też porąbiemy na mięso? Chyba tak. To jest mięso. Tak, nasze trole, w ich kulturze nic się nie marnuje. I ludzkie mięso też nie. Czyli dajmy tutaj też ludzkie zwłoki, ale nie kolonistów. Tak, nie będziemy jeść siebie nawzajem. Czyli... Bez kolonistów. Okej. Okay. I tutaj Butcher Creature. Zróbmy tak. Okej. Okay. Okej, okay, Matias, jak tam? Okej, okay, to nie powinno być nic poważnego. Szybka regeneracja troli powinna mu pomóc. Teraz tak, czy on leczy ją? Chyba tak. Nie. Okej, okay, idzie ją nakarmić. Tą neandertalkę chcemy ocalić. Ale to wygląda dobrze, okej. Okay. Chociaż nie, na sty... A nie, dobrze, dobrze. Infekcja 19%, odporność 40%, czyli powinno być ok. Opatrz jej rany raz jeszcze. Pasowałaby do nas. pasowałaby do nas ogólnie.
Czaszki nie zabrałem? Znaczy oni automatycznie ją powinni przynieść na składowisko. Tu nie powinno być problemu. Okej, dobra, to był dość pełen wydarzeń dzień. O, zbiory ryżu niedługo. Chyba z sytuacją jest chyba okej. Ozdoba ma szał strzelania. Przez 8 kolejnych dni będzie dużo lepszym strzelcem. Świetnie. Okej, tu używamy tego leku niepotrzebnie. Ja muszę chyba dograć moda, tak żeby na skaleczenia nie używać doskonałej jakości leków i tak dalej. Okej, w samą porę, bo sytuacja z jedzeniem jest krytyczna w tej chwili. Setion wraca do zdrowia, doskonale, wraca do badań, świetnie. Witkowski zjada surowe jagody. No świetnie, to mi się podoba. Nie ma kary do... Tak, nie ma kary, ale nie ma też plusu, czyli moglibyśmy poprawić nastroje, gdybyśmy przyrządzali posiłki. Mr. Dozen, dzięki za hojną donację. Remold i CK3, wreszcie jest co oglądać. No tak, no, klasyki, nie? Klasyczne tytuły u mnie. Tak, no ponad rok w to nie grałem jednak, czyli... Dość długo. Świetnie, okej. Okay. Będziemy mieli masę mięsa, okej. Okay. Góry mięsa, futro. Z niedźwiedzicy polarnej, świetnie. Będziemy mogli coś z tego zrobić. Wylewamy beton tutaj doskonale, czyli nie będzie brudu. Co jednak nie powinno być dla nas problemem tak naprawdę, bo... Tak, mamy te silne żołądki z, nie wiem, kwasem solnym w środku czy coś. Muszę dokończyć tą serię o ewolucji człowieka. Bo Homo Neanderthalis wywołuje dyskusję na czacie. To by troszkę potrwało, bo... Chyba na Homo habilis skończyłem. Okej, okay, zmiana ubrania, świetnie. Matias ubrał sobie zdobyczną parkę, tylko będzie miał karę z tego powodu, nie? Okej. Okay. Dobra, anything? Nie chcemy tainted. Tak, nie chcemy tego typu ubrań. Czyli powinien to zdjąć. Dlaczego tego nie zdejmuję? Zdejmij parkę. Czy tu się zapisało? Powinno. Okej, okay, czaszka jest nabita. Troszkę, okej, troszkę brutalne. Czaszka 13-letniej dziewczynki. Tak, nie wiem, czy algorytm YouTube'a będzie lubił coś takiego, jeżeli to wykryje. Czy zrobię kiedyś stream z Kronik Myrtany albo Gothica? Ja nigdy nie grałem w te gry. Jedynego Gothica, w którego grałem, to był Gothic 3. Czyli mnie ominęła ta nostalgia i te tytuły. Okej, okay, ozdoba. Co ona je? Ludzkie mięso. Okej. Okay. Tylko tak, to mięso się zepsuje za 4 dni. Czyli... Okej. Okay. Wstawimy tutaj klimatyzację. Czym to się różni? Chyba na jedno wychodzi. To będzie zżerało dużo prądu teoretycznie, ale ogólnie mamy nadwyżkę. Okej, okay, wow, to nie jest duża nadwyżka, mało generuje w tej chwili. O, mamy tylko 83 nadwyżki. Śnieg, okej, okay, to jest śnieg, myślałem, że to jest deszcz. 8 stopni i śnieg. Okej, okay, za chwilę nabierze odporności.
Tak, nie chcemy, żeby to mięso się zepsuło, jeżeli to możliwe. Czyli temperaturę wewnątrz chcemy minus 1 gdzieś tak. Znaczy, okej, żeby był bufor bezpieczeństwa, dajmy minus 5 powiedzmy. Czy to jest połączone? Nie. Nie niszczę muru przy stawianiu. A, okej. Okay. Okej. Okay. Rozumiem. Okej, troszkę leków ziołowych, to się przyda to wszystko. I to działa, czyli tu temperatura powinna spaść. Na zewnątrz mamy 9, tu 5 w tej chwili, 3. Czyli spoko. Tylko tak, nadwyżka mocy. Okej, baterii potrzebujemy, tak, bo wtedy... Okej, dobra, jest śnieżyca, to generuje, turbina generuje masę energii. Tylko chodzi o to, żeby zmagazynować tą nadwyżkę energii, kiedy turbina pracuje. Żeby była energia, kiedy turbina nie będzie pracowała. Tak więc czekamy na te baterie. O, Matthias Blanta sobie odpalił, zdobycznego. Ogólnie bardzo dobry nastrój, cholera. Bardzo dobry nastrój. Cieszy się, że zabił. Cieszy się, że zabił tą Naomi. O, co tu się stało? Okej. Mamy kolejny tier. Co to zrobiło? Okej, zadowala też naszych ludzi ta czaszka. Czy coś się zmieniło w jego cechach? Chyba nic się nie zmieniło. Na pewno pasji nie dodało pasji. Baterie też wytwarzają ciepło? A, okej. Okay. Tego nie widziałem. A dobra, sytuacja z jedzeniem ogarnięta. Jakieś nowe zwierzęta na mapie? Nie, cały czas ten list tylko. Czyli tak, czego będziemy potrzebowali? Masę nowych budynków, tak. Pomieszczenie dla gości też między innymi. By się przydało. Świątynia. Pomieszczenia rzemieślnicze. Ale chyba tak, to jest chyba dobry start. Okej, dobra moi drodzy, kończymy. 2 godziny za nami. Okej, chyba dość ciekawy start. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nowe mechaniki. Te nowe rasy. Spore wyzwanie, zupełnie inne miejsce. Ostatnio, dwie ostatnie serie w tym samym biomie graliśmy. A tutaj to będzie spore wyzwanie i też... Tak, zobaczymy, jak będzie z wyprawami. To też może skomplikować sprawę. Dobra, tyle ode mnie. Miłego weekendu życzę i zapraszam w tej chwili w poniedziałek na CK3.